Dobry wieczór, witamy wszystkich. Dzień dobry, jeżeli ktoś będzie to oglądał z rana. Moim gościem jest Norbert Feniks-Tymczak i będziemy robili ogólnie, to już możemy nazwać serią, bo będziemy rozmawiali na temat zawodów, które będą się odbywały, które miały już miejsce, bo miały miejsce właśnie zawody Europa, Europa Pro w Hiszpanii i poruszymy sobie również zawody w Brazylii. Ale witamy Norbert, właśnie gdzie się znajdujesz obecnie? Witam wszystkich. No, nagrywamy dzisiaj w wyjątkowych warunkach, bo jestem w Bristolu, w przesiadce do Polski. Rano wyleciałem z Alicante, taką okrężną drogą, ale materiał chcemy na bieżąco obgadać, więc mam tutaj trochę przerwy i wykorzystamy to. Norbert, Laura Pyszota, Terminatrix IFBB Pro. Tak to dokładnie idzie, możecie zobaczyć na ekranie. Debiut w kategorii? Women's Physique. Rok temu zdobyła kartę, ale w kulturystyce. Natomiast tutaj zdecydowaliśmy się jako na jej debiut na Women's Physique, gdyż po prostu porównując do obecnych trendów w kulturystyce kobiet i Women's Physique na poziomie pro, no to bardziej wpisuje się w ten kanon sylwetki. No i był to bardzo udany debiut, bo stawka była wysoka. Tu tylko powiem w skrócie 22 zawodniczki, najliczniejsza kategoria na tych zawodach. I w tym, nie chcę skłamać, ale dwie bodajże z Olimpii i trzy z Arnold Classic, top 5 z tego roku. A więc taka naprawdę topka, jeśli chodzi o Women's Physique na świecie. No i zajęła Laura ostatecznie 8 miejsce, była w pierwszym kolaucie. Także dla nas sukces. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Po cichu liczyliśmy na to miejsce w tej dziesiątce, ale też starałem się patrzeć realnie. Wiedziałem, że będzie się mierzyć tutaj z doświadczonymi zawodniczkami o dłuższym stażu i scenicznym, i treningowym, i tak dalej. No ale nie będę mówił, że udało się, bo to nie chodzi o to, że się udało, tylko Laura ciężko na to zapracowała. Tak, to jest dosłownie maszyna, bo jest oczywiście Ewelina, która maszyn szala, ale to jest dosłownie maszyna. Dziewczyna, która dołożyła 6 kg w rok. Ja pamiętam, rozmawiałam z Czarkiem i mówię, Laura wygląda jakby dołożyła 5 kg. On mówi, nie, 6, wiesz, także byłem bardzo blisko, ale naprawdę progres, który poczyniła w każdej pozie, bo oglądałem i transmisję i na innych też live'ach, był fenomenalny. Też UMSEF bardzo, bardzo pozytywnie się wypowiedział na jej temat, że bardzo dużo detali, jeżeli chodzi o tył, o plecy. Czy będziecie szli w kulturystykę, czy Laura zostanie właśnie w physique? Wiesz co, feedback od sędziów jest generalnie bardzo pozytywny, to znaczy nie musi się teoretycznie już dużo rozrastać do Women's Physique. Elementy pewne, sylwetki troszkę większe niektóre, natomiast jakby jest kompletna, nie ma jakichś rażących braków, tak? Jedyne co, to po prostu jeszcze dokręcić tą jakość na scenie, by móc mierzyć się z najlepszymi. I troszeczkę jeszcze pozowanie, mimo że pozowanie i tak Laury jest bardzo dobre, to jeszcze mogłoby być w paru elementach lepsze i wiem, że to poprawi. A docelowo może za parę lat, z racji tego, że ona no, lubi ciężko trenować, nie obija się, nie przeszkadza jej to, że noga czy ręka urośnie jej, to nie wykluczamy przejścia do kulturystyki. Także fajnie, że macie jasno już ustalony plan, wiecie nad czym pracować. Laura nie kończy sezonu. Z tego co wiem, kontynuuje dalej starty. Tak, w tym roku jeszcze na pewno chcę wyjść, pokazać się sędziom w Rumunii za tydzień, więc te parę dni mamy właśnie, żeby tą formę postarać się troszeczkę dokręcić i jak najlepiej zaprezentować tam. No tak szczerze, jedyne co możecie teraz zrobić, no to już dociąć. No mięśnia w tym okresie się nie da dobudować. Troszeczkę poprawić pozowanie, dociąć i to są tylko... Dokładnie. To może wypełnić coś bardziej... Kosmetyka. Wiesz, tak, takie bardziej detale. Ale tak jak mówisz, debiut, 8 miejsce i to zawsze zadowala, bo pokazuje, szczególnie w tak mocnym gronie, że
jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy się znajdować, tak? Wiemy, gdzie jesteśmy i wiemy, do czego mamy dążyć, żeby iść do przodu, bo jakbyśmy byli, wiesz, 20 miejsce, 21, no to coś ewidentnie jest nie tak i trzeba totalnie zmiany wykonać o 180, prawda? A tutaj okej, wiemy gdzie, dostaliśmy feedback, wiemy co mamy robić. Zawody ogólnie bardzo mocno obsadzone. Nie spodziewałem się, że będą aż tak mocno obsadzone, szczególnie, że no może nie była to nie były to zawody aż tak, wiesz, topki zawodników. Chodzi mi o to, że no nie było takich, wiesz, top 10 Mister Olympia, oczywiście, ale były bardzo, bardzo blisko. I mimo, że karty tego nie pokazują, no bo karty przeglądałem, no to były takie, wiesz, dziwne, szczerze mówiąc, to chciałbym zacząć od kulturystyki klasycznej. Dwóch pierwszych zawodników, czyli właśnie tutaj mamy Walida i Jesusa, no, dla mnie to są tacy kulturyści, którzy wchodzą w limit. Jesus to samo, genialna sylwetka, naprawdę, docięty, piękny, ale to jest kulturysta. Tak, i wydaje mi się, że też tutaj to przeważyło, mimo wszystko, że Jesus był na swoim terenie, tak, bo startował w Hiszpanii. Chyba, że on jest z Portugalii, ale teraz nie chcę skłamać. Już tutaj patrzę i powiem, Jesus jest z Hiszpanii, Jesus Rodriguez Sendra. Czyli na swoim terenie i, że tak powiem, publika i generalnie wysokie rokowania były na niego tutaj. Szczególnie, że docięty był mocno, naprawdę mocno. To jednak oceniając ich dwóch, bo jeżeli ich dwóch zestawili obok siebie, to w tym takim, że tak powiem, total package ostateczny na scenie, Walid prezentował się lepiej, bardziej klasycznie. Mimo, że nie był tak docięty jak Jesus, troszeczkę może tej jakości gdzieś tam brakowało mu, to oddzielnie Jesus zrobił lepsze wrażenie, jak stał oddzielnie, jak wyszedł sam, albo jak był w porównaniu z innymi zawodnikami. Ale stojąc właśnie obok Francuza, naraz było jasno widać, kto jest większym klasykiem, a kto bardziej już tak na granicy tego klasyka, nie? Ale zastanawia mnie też właśnie sędziowanie, bo skoro mieliśmy większego klasyka, prawda, na miejscu pierwszym, to na miejscu drugim mamy kulturystę i na miejscu trzecim znowu mamy klasyka. Więc gdzie my zmierzamy? Bo jeżeli na moje powinno być w każdej kategorii tak, że jeżeli mamy, wiesz, stawiamy na typowych klasyków, no to lećmy klasykami. Ale tak jak mówię, no sylwetka Jesusa to jest jedna z moich ulubionych obecnie sylwetek. No nie, no on robi świetne wrażenie tyłem. Powiem ci, że tyłem na żywo, zdjęcia tego nie oddają żadne. Tyłem na żywo to był, to szczęka opadała, nie? Jak przyjmował pozę, a wiedział, że to jest jego dobra poza, bicepsy tyłem, to przyjmował ją specjalnie powoli, wolniej niż wszyscy, dopinając każdy, wiesz co, każde włókno, choinka, pośladki, dwójki, środek pleców, no wszystko wychodziło. I on to przeciągał jeszcze specjalnie, żeby wszyscy się napatrzyli, nie? Ewidentnie. Zresztą no, tutaj tak jak mówisz, kompletność, bo nawet zobacz, przywodziciel ten jest. Tak, tak. Jest świetny. Nie ma tu się do czego doczepić w tej pozie. Także go, moim zdaniem, nie wiem ile lat ma Jesus, ale no, powinien iść w kulturystykę przyszłościowo, bo czy on będzie top 10 na Olimpii w klasyku, nie sądzę. Tak. Fajne zdjęcie właśnie Laura wstawiła z nim na swoim profilu w story z backstage'u, bo oni się znają i robiłem im zdjęcie i widać jego sylwetkę właśnie obok women's physique kobiety. Fajne zestawienie, można sobie z ciekawości zapraszam na jego Laurę. Profil. Laura Termo... Ale powiem szczerze... Wejdasz w ten profil, bo... Ja chyba w ogóle ostatnio... Laura.terminatrix, podłoga IMBB Pro. Tam wejdźcie, zobaczcie, bo naprawdę warto śledzić Laurę.
Szczególnie, że ona przedstawia też dużo rzeczy, często mówi na temat suplementacji i tak dalej i wypowiada się mądrze, ją się naprawdę fajnie słucha. Także dobra, wystarczy wchodzenia aż nadmiernego, ale naprawdę, tak jak mówię, w klasyku ciekawie i bardzo, bardzo blisko. Poziom klasyka był wysoki, ale był to o tyle inne zawody dla klasyków, gdyż nie było tam aż tak wielu znanych nazwisk. Tak. A więc była to taka jakby próba dla zawodników, dla tych, którzy chcieli wypłynąć, widać ewidentnie, powiedzieli, że no, ciężko im będzie mierzyć się z Francuzem, czy może z Hiszpanem, ale żeby ugryźć to top 5, czy być nawet w tej pierwszej szóstce, siódemce, to już była niezła walka tam naprawdę, nie? Skoczmy na dość daleki, odległe miejsce od zawodów, które odbywały się w Hiszpanii, czyli Brazylia. Godwito, twoja opinia na temat tego zawodnika? No co, ich dwóch tutaj zostawiają ich zazwyczaj. Łogolnikow, tak, i Krizo. Dwóch takich, dwie nowości w świecie kulturystyki. Łogolnikow podejrzewam, że za chwilę zdobędzie kartę pod koniec miesiąca na Pro Qualifier w Brazylii. No i będzie coś pewnie kombinował na przyszły 2023 rok. No, strukturę sylwetki, ilość masy mięśniowej, no tutaj nie ma dyskusji jakby, no to jest niepodważalna. Natomiast po tych filmach widać, że to nie jest jeszcze forma, której oczekuje się od kulturysty, no powiedzmy tej rangi na zawodach, tak? A więc no zakładam, że on wyszedł sobie na te regionalne, żeby po prostu no zaliczyć regionalne, przetrzeć się, a na Pro Qualifier pokaże nam ten taki swój prawdziwy obraz, bo to samo można było zarzucić troszeczkę jednak Krizo, że brakowało tutaj i ówdzie tego docięcia, tej suchości, tego granitu, ale z ich dwóch, jakbym miał wybierać, to jednak tutaj po stronie Rosjanina, muszę przyznać szczerze, bardziej. Z racji tej struktury, która... W sumie nawet już nie wiemy, czy Rosjanina, czy bardziej Brazylijczyka, bo już na stałe przeprowadził się do Brazylii, prawda? I tam będzie mieszkał. I zresztą bardzo fajnie się go ogląda, wiesz, fajnie by było, jakby nauczył się angielskiego, bo no, nie rozumiem połowy, co on mówi, on tam się uczy tego, wiesz, uczy się portugalskiego, prawda, języka. Łamany portugalski z rosyjskim. Tak, taki ma takie, właśnie tak jak mówisz, i ciężko się, ale go się ogląda fajnie, on jest ciągle uśmiechnięty, szczęśliwy, robi to, bo to kocha. I też mi się wydaje, że wiesz co, skoro on jest świadom tego, że wygra tą kartę pro, to nie robi takiego, wiesz, zejścia aż na pro qualifier, do docięcia do formy takiej typowo pro, bo potem będzie chciał od razu odbić, albo wyjść na tych zawodach po Olimpii, tak jak powiedziałeś, żeby na 2023 się zakwalifikować i wtedy, bo nie wiadomo, nie wiem, czy on już ma paszport. Jeżeli ma paszport brazylijski, no to wiesz, to może sobie, to wtedy właśnie, nie wiem, czy on właśnie, jakie ma plany, ale tak jak powiedziałeś, też szczerze, przyszłościowo, szczególnie patrząc na wiek, bo Ugolnikow ma 20, tam 25-6 lat. No, młodziutki. To szczerze prędzej widzę go niż Krizo. Wydaje mi się czasem, że Krizo to robi dlatego, że po prostu nic innego nie ma do roboty. Wiesz, czasami się to tak ogląda. Ja lubię bardzo Krizo, bo on też jest fajny, jest uśmiechnięty, ale czasem ma się takie wrażenie, że on nie chce tak jakby, wiesz, zmienić trenera. On przecież, Godwito, wiesz, wyleciał na drugi koniec świata, tylko po to, żeby właśnie się rozwijać. A Krizo ma takie, wiesz, no tak naprawdę z tym trenerem, co Krizo teraz jest, nawet takie to są mam słowa... wrażenie, Krizo czasami, wiesz, to są takie nasze tam pogaduchy. To tylko przemyślenia, ale, wiadomo. My to... No, ale takie mam czasami wrażenie, że on już jest tym wszystkim zmęczony. No, myślę, że tak jak mówisz, nacisk ten cały na jego osobę jest za duży. I tutaj tak, chciałbym jeszcze poruszyć pana Eduardo Correa, który po prostu, no ile lat minęło, a on dalej, te wszystkie kontuzje,
Po prostu jest On miał bardzo fenomenalny. poważny problem. On miał coś chyba z kręgosłupem, Tak. jeśli się nie mylę. Czy jego sylwetka jest taka sama jak kiedyś? No oczywiście, widać, że czwórki na przykład zmalały, ale to, ile on tam ma procent tłuszczu, to tutaj naprawdę jest no, wzór do naśladowania, myślę, dla młodych. Słucham. Myślę, że ten poziom tłuszczu, który on reprezentuje sobą, wiesz, ogólnie formy scenicznej, to jest wzór dla naśladowania dla wszystkich kulturystów. On jest Tak. po prostu, wiesz, no To i jest ten też, triceps. mimo że miał przerwę, nie wiem, dwuletnią, trzyletnią, musiał się totalnie cofnąć, bo on najpierw miał przerwę w ogóle od wszystkiego, później stopniowa rehabilitacja, jakieś tam treningi funkcjonalne, no naprawdę naprawa całego ciała i układu nerwowego, całego systemu. To widać, jak ciało z drugiej strony pamięta i wraca do tego poziomu. Okej, okay, może już w 100% nie wróci do tego poziomu, co kiedyś, ale ta jakość w tym, okej, okay, on już nie jest najmłodszy i po tych wypadkach, które miał, to według mnie główny wpływ tutaj ma, oczywiście oprócz głowy i mentalnego podejścia, to ma wpływ te przepracowane lata wcześniej. Lubię Na takie siłowni. zdjęcia. No. Strasznie lubię takie zdjęcia. Tak. Rodzinne. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Kiedyś miałem zdjęcie. O, i tu, tutaj szacunek po prostu. To, co, Szacunek, tak. to właśnie. On, O tym. taka le on O. taki legendą w Brazylii jest trochę, Tak, nie? tutaj wszyscy młodzi to widać, że go po prostu uwielbią. Tak, szczególnie, że Brazylia to kulturystykę traktuje bardziej, no, dużo bardziej poważnie niż w naszym kraju, z tego, co mi wiadomo. Tak, tak, tak. Okej. Okay. To sobie poruszyliśmy te dwie persony, które są oczywiście przyszłościowo też znakiem troszeczkę zapytania, bo nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, jak potoczy się Mister Olimpia dla Korei i jak dalej kariera ugolnikowa. Okej, okay. Teraz chciałbym, bo bardzo mnie zastanawiało open kategoria. No. Pierwsze miejsce Tio. Niezaprzeczalnie moim zdaniem. Tio po prostu tam był tym zawodnikiem, który no przyszłościowo ja Tio widzę bardzo, bardzo wysoko, szczerze mówiąc. Zdominował scenę, Tak. zdominował. Widziałeś go z dosłownie metra. Jak to Tak. prezentowało się na backstage'u? Powiem ci tak, oczywiście teraz jak widzę zdjęcia i nagrania w internecie, to po raz kolejny potwierdza się to, że ludzie często, wiadomo, jedni rozmawiają sobie tak jak my, a inni krytykują. I Wiesz, krytyka po inaczej właśnie, zdjęciach. tak jak mówisz, inaczej krytyka, a inaczej Tak, rozmowa na zasadzie, tak. bo my możemy powiedzieć w stylu, okej, okay, mógł mieć, nie wiem, większe czwórki, ale nie Tak. ten ma czwórki i tam wiesz. Ale na żywo to było zupełnie coś innego, to znaczy inny wymiar. Wiadomo, że to nie jest jeszcze kulturysta pokroju, nie wiem, Bigramiego czy Bonaka, czy tego typu zawodników. Absolutnie tego nie mówimy, ale od ostatnich startów w lecie, chyba jakoś późną wiosną w lecie startował, jeszcze w Stanach też, i tam nazbierał punktów. On dobudował 3 czy 4 kilo dokładnie. To jest bardzo dużo. Narzucił na siebie i wyszedł przy tej jakości. Nie? Jego pozowanie jest fenomenalne. Tak, pozowanie, pewność siebie na scenie, no z tego to już wręcz słynie, bym powiedział, ale był większy, był naprawdę większy niż go widziałem wcześniej, kiedyś tam też na żywo. No i Mauro to też potwierdził, że dołożył mięśnia i był duży, nawet stojąc na luzie, tak na backstage'u, bez napinania się. Okej, okay, nie był tak szeroki w obręczy barkowej jak Kokeny, ale ilość tego dobrze jakościowego mięsa na nim, jakbym to tak nazwał potocznie, była lepsza. Lepiej to wyglądało na nim niż na Kokenem, który teoretycznie wyglądał na ogromnego, tak? Więc znowu dochodzi do tego, że jak postawimy oddzielnie zawodników,
Często jeden robi większe wrażenie od drugiego, ale jak zestawimy ich ze sobą, naraz okazuje się, że temu, który wyglądał na większego, czegoś brakuje. Nie? I jakbyś miał porównać właśnie, bo ja uwielbiam sylwetkę Alfreda. Pierwszego tak. miejsca oczywiście, no, nie chcę tutaj w ogóle, wiesz, nie chcę w ogóle tutaj odbierać dla Tio, bo no, niepodważalnie wygrał, prawda? Ale miejsce drugie, a trzecie. Jeżeli patrzymy znowu na sylwetki, które były podobne, tak? No to Tio i Alfred są bardziej podobni do siebie. Zbliżeni bardziej, tak. Tak. I bardziej estetyczni. Za to tak. Bella jest takim freakiem i był o wiele większy od Alfreda, szczególnie jeżeli chodzi o czwórki. Dokładnie tak, tak jak mówisz. Ciężko powiedzieć, wiadomo, co tu zagrało, w jakim stopniu były to kwestia tego, że Koken pojawił się kiedy? Tydzień temu tak. w Pradze i tam zajął dobrą lokatę. Sędziowie go dobrze zapamiętali. Tu ci sędziowie powtórzyli się też w jakimś stopniu z Pragi, z tego co pamiętam, więc jakby Koken był w świetnej formie, był suchy, granitowy, naprawdę suchy. Nie wiem, czy nie był najbardziej taki dosuszony z nich wszystkich ogólnie. No ale tak jak mówisz, czegoś mi tam też brakowało i w porównaniu z Alfredem ja też bym chyba Alfreda dał o oczko wyżej. Nie? Też mi się tak, znaczy to jest, myślę, że to jest po prostu nasza personalna na zasadzie, tak. to lubimy, ale... Co kto woli, tak? Tak, bo ale ktoś, nie dziwimy się, flika, właśnie nie dziwimy bardziej... się tego, prawda? No, zobacz ten rozmiar, że patrzysz i masz, tak. spory jest, naprawdę jest duży. Louis Brett, on na zdjęciach wygląda jak totalny freak, ale czegoś tu tak jakby, no, nie wiem, no wiesz... Jakby znaczy, jeszcze tego... Nie pamiętam jego miejsca. Louis był chyba szósty, wiesz, z tego co dobrze pamiętam. Szósty. Ja uważam, tak. że... Nie. No, czy nie? Siódmy, no okej, okay, no. Bo na mnie nie robił takiego bardzo, nie wiem, no, pozytywnego wrażenia. No, brakowało tam czegoś. Niby te nogi docięte, ale pośladki zupełnie gładkie były, zupełnie. Tak jakby tłuszcz i woda prawie się trzymała na tych pośladkach. Tu tak nie widać. Właśnie widać, wiesz o co chodzi, już cię pokazuję. Patrz, stop, okej. Okay. I widać, że tutaj bokiem coś tam się przebija. Tu może tak. coś tam się przebija, no ale te dwójki jeszcze... Tak. No, nie jest tak poprążkowany jak reszta. Szeroka talia, co jednak tą strukturę już psuje nieco. Okej, okay, plecy fajne, ale jakby całokształt, jak... ubierasz to w całokształt, nie rozbijasz na czynniki pierwsze, no to nie jest to sylwetka, która mogła tutaj walczyć o top 3. Nie? Mm-hmm. Tak chcę... O, Dani Kaganowicz. Bardzo ciekawa Kaganowicz. Persona. Jego pozowanie jest po prostu tak, magiczne. Tak. Znaczy, jest inny. Co, on był... On, nie wiem, ile on ma lat, ale on był tak przejęty na backstage'u, jak przyszedł po eliminacjach, to on zna się z Mauro i podszedł do Mauro i pyta się, co było nie tak, co by nie tak, dlaczego mnie, oni go chyba wzięli do, nie zbili z pierwszego call-outu do drugiego, jakoś tak. Dlaczego, co zrobiłem nie tak. I Mauro mu też odpowiedział prosto, no nic nie zrobiłeś nie tak, tylko ty po prostu potrzebujesz bycia twardszym, tak? Bycia bardziej na takim zbitym, nie? Wiesz, mu brakuje chyba po prostu mięsa. Poleciało mu z czwórek sporo u Daniego, z tego co zauważyłem przez tą przerwę. I wiesz, jak nie masz czwórek, a jesteś wysoki, jesteś długi, tak jak on, i do tego on ma te plecy takie strasznie płaskie, to wtedy masz takie... Wiesz, lepiej by wyglądał, gdyby jeszcze troszeczkę dociął, byłby i mniejszy, ale bardziej więcej szczegółów się pojawiło. Czyli nie? jakby poszedł w swoje tak naprawdę w swoje atuty, a nie pchał, żeby pchał. No bo nie mógłby przeskoczyć Enrico, jeżeli chodzi o rozmiar. Nie. Enrico fenomenalny. To jedna z moich ulubionych postaci tych zawodów. Powiem szczerze, robił ogromne wrażenie na scenie.
Enrico Hoffman, jeśli się tak, nie mylę. Enrico Hoffman, tak. Powiem ci, że strukturą sylwetki, taką ziarnistością, granitem wręcz, przypominał mi Brencha Warrena. Tak, wiele osób go z tym kojarzy. Naprawdę tak. I ja go pierwszy raz widziałem na żywo, to tam było widać zupełnie właśnie inną jakość. Teraz porównać jego z Kaganowiczem, no to no nie, no niestety, no Enrico był o poziom wyżej od niego. Nie? No więc nie mógł tego przeskoczyć. A pierwsza trójka była tak bardziej dobrana, też wzrostowo tego, co zauważyłem, bo Enrico jest troszkę niższy, więc no mamy to w sumie taki jasny w miarę wynik. Tam drugie, trzecie moglibyśmy, zależne od preferencji, o tak to nazwać. Tak. Na pewno. 212, bo to jest bardzo ciekawa kategoria. Był Radosław Angelow, który wygrał. Ja byłem zaskoczony, powiem szczerze, tą kategorią byłem wynikiem zaskoczony. Na moje też bardzo chciałem, żeby Dobry wygrał. No ten jego Dobry Derew. Tak. On był lepszy od, na pewno od Angelowa. A z kolei moim zdaniem Skiko też powinien być wyżej od Angelowa. Angelow ja jest ładny, ale jakiś taki mały. Kto? Angelow. Wiesz co, tam brakuje nóg według mnie. W pozie tyłem i w pozie przodem. Zobacz bokiem. Nie. Ale bokiem też. Nawet też. Ale jakby kurde gdzieś było zdjęcie właśnie jak stoją w trójkę, to łatwo zobaczyć właśnie różnicę w dolnej połowie ciała. I no, zrobili taką bitwę dwóch Bułgarów o top 2, nie? No, o top 1 i top 2. Ale moim zdaniem no, ten wynik był taki dyskusyjny. Ja inaczej bym to ujął. Zaraz może znajdę. O, są porównania. Także możemy sobie obejrzeć. No i zobacz tutaj. No patrzę, no okej, jest ładny, śliczny jest Angelow, ale Dobry tak. To jest freak. Wiesz, patrzysz i masz tak, większe czwórki o wiele. No dobrze, troszkę większą talię, ale no bicepsy, zobacz różnicę łap. Tak, dokładnie. Docięcie też nie sądzę, że było jakieś mniejsze u Dobrego, szczególnie, że Dobry jest, wiesz, słynie z takiej ziarnistości aż. Może tył zaraz zobaczymy. Za chwilkę mogliśmy zobaczyć jeszcze tył. Widzimy tutaj bok właśnie, ale to tylko Dobrego widzimy, bo tutaj... Mhm. O, i mamy tył. Okej. No, tył sobie zatrzymamy. No i widzisz tyłem tych nóg, te nogi takie... No to brakuje tam, moim zdaniem, nie? Plecy są super. Plecy super wyglądają. Ale brakuje kompletności. Wiesz może, co jeszcze mogło być, bo co zauważam, Dobry jest taki trochę, jeżeli chodzi o pozowanie, jest taki troszeczkę zardzewiały. I też to, że trochę wrócił... Trochę toporny. No wiesz, on nie był kilka lat właśnie, na scenie tak. Ładny. Nie? I to, że wrócił, wiesz, sędziowie też go nie widzieli długo. Angelow startuje któryś tam raz pod rząd. I jedna rzecz, tu trochę na filmie to widać. Zerwana klatka, co? Było... Tak, tak. No a to nawet widzę teraz. Ale na żywo było bardziej jeszcze widać. Ten Dobry miał za mocny tan, za mocny brązer zrobiony. Widać, że jest też taki to też czarny. Przyciemniło mu tą sylwetkę i zniknęła trochę separacja. Ale, czy no, ale tu widać też, jakość widać, że tam była. Nie? Ty się znasz bardzo na bikini i chciałbym o tym porozmawiać, bo pani, która wygrała, tutaj powinno być jej indywidualne wyjście. Właśnie, czy to jest obecnie to, w co celują sędziowie, bo ona wygrywa cały czas praktycznie? Tak, myślę, że jeśli chodzi o ten europejskie zawodniczki, to jest to na pewno jedna z czołowych, jeśli nie czołowa. I jeżeli zestawimy ją z top 5 na Olimpii, to jest bardzo do nich zbliżona, bardzo. I pod względem stylu, totalnego takiego looku i pod względem formy, czyli nie jest za mocno dosuszona, ani nie jest też
podlana, tak? I buźka masliczna. Wypośrodkowana. Bardzo dobre pozowanie, ten, tak jak mówię, look, który jest istotny w bikini, dopracowany. Nie jest za duża, nie jest za mocno umięśniona, jak wiele zawodniczek niestety popełnia ten błąd w bikini, że idzie za mocno w masę mięśniową. I to, że na niektórych zawodach się to udaje, to nie znaczy, że to jest główny trend, który mamy na Olimpii, bo wystarczy się przyjrzeć zawodniczkom stop z Olimpii. Moim zdaniem ona ma szansę na pewno na bycie w top 10 Olimpii. No dla mnie to jest ogólnie ulubiona teraz sylwetka, jeżeli chodzi o bikini. Mhm. Bo i wiesz, ładnie się porusza, tak jak powiedziałeś, to jest bikini. Nie jest nadmierna masa mięśniowa, nie jest nadmierne docięcie. No i tak jak wspomniałem, no jej uroda ogólna jest... Tak. To jest to tym, ten co... look. Wiesz, tak że zwane, patrzysz tak i po prostu okej, okay, to jest to, wiesz, włosy... Bo to też ma znaczenie. Wiele osób nie rozumie pewnie tego. Włosy, kolczyki, nawet taka rzecz, że wiesz, rzuca się w oczy dobór biżuterii, który masz wszystko, na sobie. Wszystko musi być dobrane odpowiednio. Makijaż też odpowiedni. Nie makijaż, który może się nam podobać, bo jest fajny na imprezę, tylko makijaż, który idealnie pasuje na scenę. I zwróć uwagę, w pozie tyłem pośladki oddzielają się ładnie od nogi w każdym momencie, ale nie masz pręgów nadwugłowych. Nie masz pociętych od góry do dołu dwójek. Mhm. To nie jest figur, nie? A wiele zawodniczek bikini idzie już w to pocięcie takie mocne dwójek, tak jakby to miało być figur, nie? Ale dzisiaj ode mnie dostają obserwacje, co? O kurczę, to się ucieszy. To zobaczy, David, wow! Może zrozumie coś po polsku. No, nie sądzę. Tyle co ja po hiszpańsku zapewne. No. Norbert, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Warunki trochę ekstremalne, ale daliśmy radę super. Daliśmy radę. I niedługo przed nami Rumunia, tak? Lecicie na Rumunię? Laura wylatuje, Laura jest w Hiszpanii do czwartku, tak? I wylatuje w czwartek bezpośrednio do Rumunii. No, ja niestety nie będę mógł być tym razem w Rumunii, także będziemy na łączach. Będę pewnie oglądał relacje też rzeczywiście i cały czas będę z nią w kontakcie. No i to jest najważniejsze, żeby był dobry kontakt. I życzę Wam mocno, mocno dobrego wyniku. Trzymam za Was kciuki. Tobie życzę bezpiecznego powrotu, no bo jeszcze troszeczkę przed Tobą. Z Anglii chyba 2 godzinki tam lot będzie, co? Tak, tak. Przed 21 mam być w domu. To już znośnie. No. Dobra, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i dziękuję Wam wszystkim. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku.